Dzień dobry, witam Państwa. Chciałem zaprezentować Państwu spawarkę do plastików DZ700 firmy Zając. Spawarka ta składa się z regulatora temperatury i palnika. Podłączamy spawarkę do sieci 230 V poprzez zabezpieczenie 4-amperowe. Włączamy tym włącznikiem zasilanie. Tu mamy potencjometr regulacji temperatury. Regulator temperatury z palnikiem podłączony jest 3-metrowym przewodem zasilającym. Powietrze do palnika przyłączamy z zewnętrznego źródła zasilania, na przykład ze zbiornika sprężarki. Po podłączeniu następuje wydmuch powietrza, który w czasie pracy regulujemy takim zaworem stałego przepływu. Możemy je ograniczać lub zwiększać, zależnie od tego, jaki wypływ powietrza będzie nam potrzebny. Do spawarki DZ700 dodajemy zestaw naprawczy grzałki oraz film instruktażowy. Film ten zawiera opis budowy spawarki DZ700, sposób podłączenia i wymiany grzałki, rozpoznawanie tworzyw termoplastycznych, spawanie zderzaka z PPE-PDM, spawanie zderzaka z PPE-T2X, spawanie zderzaka z EM1, spawanie reflektora obudowy filtra z PPE-T2X, spawanie zderzaka z PCPBT, spawanie zbiorniczków z PPE-PEHD, spawanie chłodnic z PA, spawanie PCW, spawanie atrapy z ABS, spawanie drobnych elementów z POM. Do spawania tworzyw termoplastycznych używamy różnego rodzaju spoiw. Spoiwa wykonane są w kształcie trójkąta i w kształcie paska, oznakowane metkami i dodatkowo w celu łatwiejszego rozpoznawania kolorami. Konfekcjonowane są po 100 gram i po kilogramie. Chciałbym zapoznać teraz Państwa ze spawaniem tworzyw termoplastycznych. Po pierwsze, spawacz powinien mieć wszystkie części ciała osłonięte. Powinien używać przyłbicy lub okularów. Przed przystąpieniem do spawania należy rozpoznać rodzaj tworzywa. Najczęściej z tyłu elementu znajduje się opis. To jest element samochodu Renault, oznaczony przez producenta PE. Do spawania tego elementu użyję spoiwa oznaczonego PPE-PDM. Następnie szczepiamy pęknięte elementy, używamy do tego lutownicy transformatorowej, która oczyszcza nam miejsce łączenia, a jednocześnie wstępnie łączy pęknięte części. Ogrzewamy materiał i spoiwo. W momencie topienia naciskamy na spoiwo i wtapiamy spoiwo w materiał. W trakcie spawania regulujemy temperaturę i wypływ powietrza zależnie od potrzeb i spawamy dalej. Ogrzewamy spoiwo i materiał i naciskamy z góry na spoiwo i tym sposobem łączymy ze sobą spoiwo z materiałem. Następnie z przodu również wytapiamy rowek w miejscu pęknięcia. Używamy do tego lutownicy transformatorowej, która oczyszcza i jednocześnie spaja miejsce pęknięcia. Ogrzewamy spoiwo i ogrzewamy materiał.
Kiedy zaczyna się topić, wciskamy to spoiwo w kształcie trójkąta w ten materiał. Widzimy tu wtapianie rozgrzanego spoiwa i materiału. W trakcie spawania rozgrzany materiał i rozgrzane spoiwo powinno ulegać wytopieniu i wypłynięciu z miejsca spawania. W trakcie spawania wykonujemy delikatne ruchy końcówką palnika w celu równomiernego rozgrzania spoiwa i materiału. Spoiwo naciskamy z góry pod kątem prostym do spawanego materiału. Obcinamy końcówki spoiwa. Wstępnie oczyszczamy szlifierką łączone materiały. Aby zwiększyć wytrzymałość spoiny, przespawam w poprzek łączone części spawanego elementu. W trakcie spawania regulujemy temperaturę i wypływ powietrza zależnie od potrzeb. Tak jak poprzednio, przy spawaniu paska wykonujemy ruchy palnikiem w celu rozgrzania szerszej powierzchni, tak materiału, jak i spoiwa w kształcie paska. Naciskamy z góry na spoiwo i wtapiamy je w materiał. Ponieważ kończy nam się spoiwo, w celu wykorzystania całego tego spoiwa łapiemy szczypcami końcówkę paska i spawamy dalej. Spaw ten ma na celu zabezpieczenie krawędzi elementu przed rozerwaniem. Gdy element ostygnie, pozostanie nam oszlifowanie i nasze spawanie będzie zakończone.